Temat o tym, co ważne. 4, 3, 2, Luisa Luiga Wrońska jest ponownie naszym gościem. Cześć. Cześć, witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Kolejny I... raz. Tak, cieszę się bardzo, że jestem kolejny. Ja raz też osobiście was. bardzo lubię z Tobą rozmawiać, więc będzie, będzie fajnie. Cieszę się. Yy, wydałaś epkę, ale tuż przed tym yy, jeden kawałek. Yy, wpisujcie miasto. Tak, zgadza się, to był już ostatni kawałek z mojej epki debiutanckiej. No, kawałek trochę, trochę inny, bo ta piosenka naprawdę jest trochę takim moim innym obliczem. Właśnie, dlaczego no, innym obliczem, powiedz? Jeżeli chodzi o Wpisujcie miasta, to tutaj e, jestem bardziej odważna i właśnie mimo tego, że widzę wspólny mianownik w tych utworach, bo często powtarzam, że jest to siła, że właśnie siła łączy te cztery piosenki. Tak, właśnie Wpisujcie miasta to jest e, taki lekki kawałek według mnie i y, 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 y właśnie tak jak mówię, odważniejszy. Taki zadziorny, też trochę. Ze smaczkiem. Tak, ze smaczkiem. Właśnie też chciałam nim pokazać to, żeby się bawić, żeby odkrywać siebie, bo naprawdę wiele można w sobie znaleźć. Yy, powiedz też, bo ile w ogóle pracy nad tymi wszystkimi kawałkami trwały, które są na epce? Trochę trwały. Dość, dość no długo. Bo teraz można powiedzieć, że idziesz za ciosem, no bo spotykamy się coraz częściej. Tak, zgadza się. Jak już pierwszy kawałek, czyli Wow Wow, wow został wydany, to, to później już poszło i właśnie często też ludzie wspominają, mówią mi o tym, że idę jak burza. I tak to się zgadza, bo, bo idę za ciosem, tak jak też mówisz. Trochę powstawało, powstawała ta epka, znaczy powstała w sumie dość, dość szybko, ale później wiadomo, trzeba było to zrobić... Tak, żebym mogła jak najbardziej stanąć za tym i e, powiedzieć, że tak, to jestem ja. To... Żeby to po prostu ta muzyka wyrażała Ciebie. Tak, żeby to było autentyczne. I ja też się zmieniałam na przestrzeni, nawet w ciągu roku bardzo się zmieniłam pod względem emocjonalnym, więc też trzeba było troszkę rzeczy poprawić, ale w końcu jest i i hula po internecie więc zapraszam zapraszam serdecznie z tego miejsca. Do kogo jest skierowana epka obecna? Jakbyś mogła powiedzieć? Moja epka myślę, że skierowana jest do każdego, bo Właśnie zawsze powtarzam też, że chciałabym, żeby każdy znalazł w niej swoje takie bezpieczne miejsce i nie chciałabym ograniczać się do, do jakiejś e, tylko jednej grupy, no bo tak jak mówię też, e, kiedy komuś może być e, troszkę gorzej, może mieć zły nastrój, to posłuchała, wow, 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 i może właśnie tą siłę znajdzie. E, jak ktoś będzie chciał czegoś lżejszego, to właśnie wpisujcie miasta, może. Mm, o miłości, no to przypadkiem, tutaj spoza epki, oczywiście, przypadkiem, ale, ale też, no, tak jak mówię, w każdym z tych utworów można znaleźć coś innego, i, i myślę też, że każdy człowiek mógłby w, w tych piosenkach znaleźć. Ta muzyka się dotyka takich codziennych sytuacji. Tak, właśnie dlatego też uważam, że, że nie jest to ograniczone do jakiejś grupy odbiorców, tylko czy starsza osoba, czy młodsza może coś dla siebie znaleźć. Wystąpiłaś też na Next Fest w Poznaniu bodajże, tak? Tak, zgadza się. Tak, jak wspominasz ten występ? Bo to dość niedawno było. Tak, to było dość niedawno. Bardzo dobrze, naprawdę fajnie było widzieć, że, że ludzie przyszli do mnie na koncert i po prostu, no bo to wiadomo, jakimi prawami rządził się Next Fest, i, i też wielu artystów grało równocześnie w różnych miejscach i jestem wdzięczna tym, tym osobom, które przyszły i posłuchały mnie właśnie wtedy. I też kolejny fajny akcent, support przed Jackiem Savoretti. Tak, to też było coś wspaniałego, naprawdę klub bo było wiele osób i, i sam Jack w ogóle jest wspaniałym artystą. Jak no i później... jest rozpoznawalną osobą też, tak. Zgadza się, ja w ogóle kocham te klimaty, więc później jak po, po tym jak już zagrałam, to, to zostałam na jego koncercie i, i naprawdę aż, aż łzy poszły, bo, bo to było wzruszające. Jeszcze jak o tym wszystkim opowiadał, to świetna atmosfera. W ogóle jak się tobie występuje przed publiką? Bardzo dobrze, bo jest to na pewno moje miejsce. Ja wiem, że, że odnajduje scena... się tam po prostu. Tak, ja wiem, że scena to moje miejsce, chociaż nie jest to łatwe, bo jednak tak właśnie jak sama z gitarą jestem i, i też te kawałki właśnie są przepełnione emocjami. To ja też staram się zawsze z siebie dawać jak najwięcej i czasami, czasami dam wszystko i później nie wiem, jak się nazywam, ale fajnie później słyszeć od ludzi, że, że czuć tą więź i właśnie te emocje, że tak jakby właśnie ich to dotknęło, więc dla mnie to jest naprawdę naprawdę dużo. I wiem wtedy, że. że Trzeba iść dalej. No to, to jest taki głos, że ludzie doceniają Twoją pracę, ciężką pracę oddajemy. Tak, zgadza się. Zgadza się. To powiedz, jakie masz plany na najbliższy miesiące? Tak rozmawialiśmy poprzednim razem, no ale może się coś zmieniło. Powiedz, może zaskoczysz nas czymś. Tak, jest jedna współpraca, która myślę, że będzie zaskoczeniem, i tutaj już mogę powiedzieć, bo. Jeszcze na ostatnim wywiadzie nie zdradziłam szczegółów. Jeszcze było wtedy tajemniczo. Tak, tak, tak. A teraz już mogę powiedzieć, bo została ogłoszona data premiery, będzie to kawałek rapowy, więc zaskoczenie. Do... Tak, dograłam tam refren razem z Paresem. Który wystąpił ze mną też na koncercie Siła Lokalności, właśnie jako jeden z artystów w Hojnicach. To był koncert Radia Weekend FM, więc właśnie Pares się do mnie odezwał, czy, czy taką współpracę chciałabym z nim nawiązać. Podesłał mi kawałek. I Fajna historia w ogóle. Tak, naprawdę, naprawdę fajnie. I ten, ten kawałek jest też piękny, więc. Więc po, tylko pozostaje czekać. nam czekać. Tak, ja też sama czekam, bo no naprawdę piosenka jest piękna. Też będzie miała taki emocjonalny przekaz. Na pewno posłuchamy. Cieszę się. <grych> A co jeszcze w najbliższym czasie Ciebie czeka? Tak osobiście muzycznie dużo fajnych rzeczy się szykuje nie mogę o wszystkim niestety jeszcze powiedzieć bo nie zostało oficjalnie ogłoszone ta nutka więc... tej części musi być tak dokładnie ale na pewno kolejne supporty więc też się z tego bardzo cieszę planerowe koncerty domówki i Najbliższy koncert, o którym właśnie mogę wspomnieć, który też będzie, jest dla mnie czymś, co, co mnie ekscytuje: to Dni Miasta w Czarnym, bo rok temu właśnie też występowałam z zespołem na żywo. I tam śpiewałam tylko przypadkiem, bo wtedy przypadkiem tylko było w internecie już, wiadomo, po premierze. A teraz jest już cała epka, więc, więc będę miała okazję wystąpić z całym zespołem na żywo, więc już się nie mogę doczekać, aż te utwory wybrzmią na scenie na żywo. Na żywo, tak, właśnie z całym będem i to jest już coś, co mi krąży po głowie, już sobie to wyobrażam. Trzyma wyobraźni. Tak, ale też gość specjalny będzie ze mną, także zapraszam wszystkich mieszkańców Szczecinka do okolic niedaleko. 1 czerwca, więc zapraszam jeszcze raz. No to życzę Ci wszystkiego dobrego. Spotkamy się na pewno jeszcze tutaj w naszym studiu. Bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i życzę wszystkiego dobrego. No to co, teraz zaprezentujesz naszym czytelnikom, naszym słuchaczom swój najlepszy kawałek. Wpisujcie miasta. Chętnie. <śpiewanie> Patrz w oczy mi, Przepadniesz w nich na Amen. Chcę z tobą przejść na wyższy albo na Amen. Daj mi więcej, daj mi, daj mi, daj mi jeszcze. Niech Twoje ręce zrobią całą. Jarl, pójdę do piekła, jeśli byś chciał. Orbitować będę i tender mnie, law. A ja będę słodka jak wodka, jak kotka w ruinie, grzeczna jak wrotka I samo dobre ci spotka, jak właśnie w sam środek tarczym lotka Kocham, kocham. Dziękuję bardzo wielkie, wielkie prawa. Wielki dziękuję talent. bardzo dziękuję. będę to powtarzał sto razy. <noise> bardzo dziękuję jeszcze raz. Temat o tym co ważne. 4, 3, 2,